Siemaneczko, zaczynamy 40. odcinek. Generalnie jesteśmy przed tutaj, jak to się nazywało, stołem astronomicznym, gdzie będziemy sobie odkrywać konstelacje. To jest coś nowego. Ok, zwróć uwagę, że tutaj musimy takie coś ułożyć i chyba już wiem, jak to będzie wyglądało. Chociaż czekajcie, nie. Tutaj mamy 3-4. To chyba będzie tak, o. Tylko teraz musimy to jeszcze przybliżyć albo oddalić. Wcale nie jest to takie proste. Dobra, i WS przybliżamy, oddalamy. O, tak to chyba powinno być. Kurde, no. Coś nie łapie się to. No, wreszcie. Lew. Ciekawe, ile tych wszystkich konstelacji jest. Być może 12, nie? Ale ciężko tutaj, nie będę zgadywał. Myślę, że jeszcze jedną konstelację możemy zrobić. Tu się pojawiło wiele nowych obiektów. Ja sobie tutaj jeszcze troszkę pogrindowałem. Zaliczyłem ten mały obóz. Zaliczyłem kilka tych zagadek. Merlina. Zaraz oczywiście zajmiemy się jakimś zadaniem głównym. Zaraz zobaczymy, co tam w dzienniku się pojawiło. Tylko zrobimy sobie jeszcze może tutaj to. Mogę używać miotu, możemy używać też tutaj tego hipogryfa, ale powiem wam, że miotu mi się jakoś lepiej lata, nie wiem. Jest bardziej zwina ta miotła. Szybsza chyba też nawet. O, shit. To na pewno musimy oddalić to. O, shit. Tutaj mamy dwa. Czekajcie, to jak to będzie, cholera? O, shit. O, nie, to nie tak. O, tak to będzie. Dobra. Centaur. Fajne to są te konstelacje. Nie wiem, ile tego musimy wszystkiego zrobić. No ale... Wykonaliśmy ostatnio zadanie z astrologią i pojawiły nam się te nowe punkty na mapie. Także co nowa misja, to jakieś nowe rzeczy mamy tutaj do zrobienia. Tego na razie może nie będę ruszał. Dobra, zobaczmy teraz misję. Skupimy się na tym może. Z powrotem na ścieżce. W cieniu nauki zaginione dziecko. Wiecie co? A dobra, zróbmy zadanie główne. Przy czym powiem wam, że ostatnio żadnych nowych zaklęć się nie nauczyłem. Profesor Fig jest w komnacie mapy. Muszę z nim porozmawiać o ostatnich zdarzeniach. Dobra. 57% wyzwań. Jeśli chodzi o kolekcję, no to tutaj mamy też jeszcze sporo do zrobienia. Tu mamy tylko jedną rzecz w całości. Nie, mamy jeszcze zwierzęta. Zrobione. No sporo, sporo tego tutaj jest w tej grze, naprawdę. Nudzić się nie można. Czekajcie, gdzie byśmy się tu mogli przenieść, żeby było... O kurde. A gdzie on tam jest? Komnata mapy. O kurde. Przeniesiemy się tutaj. Nie wiem, gdzie my tą kurczę gra kieruje, do jakiegoś jeziora. Cholera go wie. No, zobaczmy to, gdzie mnie to prowadzi. O kurde. O kurde, to chyba jednak źle sobie wybrałem tą. Ten kamień Fiu.
Przy okazji jeszcze ewentualnie możemy tutaj, jak coś znajdę, zrobić. Rebellion. Okej. Tutaj już pamiętam, też byłem. Nie tu. O, tam coś jest, kurczę, czekajcie. Tutaj jest coś do zrobienia. Dobra, zróbmy to, żeby mieć to z głowy. Czy pająk? To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli tu jest 8. Plus 12 to jest 20, czyli to jest dwójka. Czyli to jest tutaj o. To. A tutaj mamy 9, 8, 7 plus 1. Czekajcie, 7 plus 1 jest 8. Czyli tu jest jedynka, czyli tu będzie jednorożec chyba. Voilà. Jest strona przewodnika. Tych stron przewodnika, powiem wam, że nam brakuje jeszcze dużo, ponad 40. Portret Gorgony, obraz olejny piekielnej Gorgony, jej zalotnika, który przezornie odwraca oczy, gdy całuje ją w rękę. Mówi się, że malarz przypadkowo spojrzał w oczy swojej modelki i służy teraz za kamienny posąg w greckim ogrodzie. Dobra. Jeszcze mamy skarb. I mamy tutaj... O, tu jest skarb. Czyli jakby dwie rzeczy mieliśmy. A, tutaj coś jeszcze jest. Co to się stało? Ej. O kurde. Wstawaj, chłopie. Co to, kurczę, możemy z tym zrobić? Tutaj coś? Aż nie będę tutaj próbował, może... każdego czaru. No ciekawe. Ciekawe, co z tym możemy zrobić. No nic. Zagadka rozwiązana. O kurde, tam coś jest. A, to tutaj idziemy. Dobra, wiecie co, bo tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia. Dobrze się składa, że tędy idziemy. Bo tu pamiętam, było sporo do ogarnięcia. Proszę, tu mamy pierwszy zamek. Może coś ciekawego tu znajdziemy. Tu mamy stronę przewodnika. Klasa alchemii. Zajęcia z alchemii to przedmiot mistyczny oferowany starszym uczniom w rzadkich przypadkach, gdy zainteresowanie nim jest wystarczające. Alchemia skupia się na czterech podstawowych żywiołach i transmutacji. Dobra, tu mamy skarb. Królewska czarna. I w zasadzie tutaj mamy chyba tyle. Do zrobienia. Otwórzmy to. Bo tu jest sporo jest tych rzeczy do ogarnięcia. Czekajcie, tu chyba było to, nie? Pewnie mnie przeniesie na górę.
wiosę. Na wiosę. Szlak. Rebellion. A możemy z powrotem się przenieść? Możemy. O kurde, a co to takie? O shit. Czacie, dobrze przeszedłem? Jest tutaj jeszcze jakaś skrzynia. Niezidentyfikowany przedmiot. Dobra, musimy stąd wyjść teraz. Chyba tą samą ścieżką, nie? Dobra, jest w końcu. Tu żeśmy chyba wszystko pozbierali. Okej. Okay. Się dobrze składa. Tutaj był teleport, ale z drugiej strony pozbieraliśmy sporo, wiecie, tych rzeczy, które nam zalegały. Czy jest tutaj mapa, znaczy ten bezpośrednio. Szybka podróż. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrok were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrok? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrok in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrok's plans. Lodgok did mention that Ranrok is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Helm? Ranrok is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity. Goblins and wizards, I surmise. When visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Shit. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrok. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Czyżby tyle zadania? No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Wiecie, tego zadania już nie będę tykał, chyba że to jest jedno zadanie to samo. A, misja ukończona, z powrotem na ścieżce. Dobra, ludziska, nie będziemy tego zamku Rookwooda ruszać, bo to jest grubszy temat, a ja już 15 minut gram. Więc tego sobie nie będziemy na razie ruszać. Tutaj mamy coś, o, w cieniu nauki. Sebastian chce się spotkać przed pokojem wspólnym Slytherinu, by porozmawiać o skryptorium. Dobra,
Zróbmy to zadanie. Znaczy, ja bym chciał jeszcze jakieś zaklęcie się nauczyć. Coś tam się pojawiło w dzienniku, zaraz zobaczymy. Revelio. Czekajcie, bo to mnie gdzieś prowadzi tu, a to jest pod nami. A tutaj jeszcze coś jest, o. Confringo. Aha, czekajcie, bo to... A nie, nie znikło. Accio. Revelio. Dobra. Jeszcze sobie rzucę okiem, czy tu czegoś nie ma do zebrania. A w sumie tędy też możemy, widzicie, pójść. A, tu skrzynia była do otwarcia, właśnie. Z poziomu pierwszego, no ale... Przedmiocik niezidentyfikowany. Wiecie co, przejdźmy to na sekundę. Aha, tam jest ta ściana, dobra, to tam byłem, wiem. No, ładnie tutaj. To prowadzi. Revelio. Chyba trochę naokoło dziś idę, coś mi się wydaje. Ja pierdziu. Ale kurde, to widać, że nie ma jakiegoś połączenia, tylko trzeba nieźle tutaj drogi nadrobić. O, masakra. O, tutaj coś jest. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Hmm. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Mhm. Revelio. W cieniu nauki misja rozpoczęta. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Czekajcie, bo tu mamy jeszcze tą stronę dojść do zebrania. Revelio. No widzicie, to by się przydało zrobić. Lumos. Jakieś węże, dobra. Revelio. No to tutaj gdzieś powinno być. There he is. Good luck. O, proszę. Tu chyba w ogóle nie było. Umwalka Slytherin na jednym z miedzianych kranów tej pozornie zwykłej umwalki w toalecie dla dziewcząt wydrapany jest mały wążnik. Jeszcze nie ustalił, co on oznacza. Wiecie, tutaj nic nie zrobimy w tym temacie. Revelio. Szukam tego pieprzonego motylka, ale widzę, że chyba nie będziemy mogli tutaj nic zrobić. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me.
He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Wiecie co, nie wiem czy ja mogę odejść tutaj kawałek. Gdzieś kawałek dalej. O! A to co to kurde jest? These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically... Aloha Mora. Revelio. Wiecie co, nie wiem czy ja to dobrze robię, że to tak tutaj łażę. Tutaj trzeba chyba klepnąć ogniem. No tutaj nie będę wchodził w takim razie, bo tutaj wszystko... Revelio. Occasionally. That brazier went out on its own. Confringo! I wonder if it's a clue. Revelio! Tu są kurczę jakieś schody na górę. Wiecie co, mnie w ogóle tutaj nie było jeszcze. Zobaczmy na mapie tutaj gdzie, w którym miejscu jestem. Aha, jakiś w podziemiach. Tutaj, okej. Okay. No, chciałbym sobie to wszystko pozwiedzać, ale widzę, że to chyba nie ma szans. Otwórz drzwi? Aha, to ja mam... Aha, moment, bo ja tu mam drzwi otworzyć. To się chyba oddalamy, nie? Od misji. Revelio. No dobra, to się oddalamy, to nie. Ale kurczę, tutaj mnie w ogóle nie było. Chyba. Nie wiem, czy to muszę wszystko podpalić ogniem, czy jak? Chyba to zapaliłem. O, coś to się... Aha! Mamy trzy dopiero zapalone, ale to... Aha! Okej, okay, to... O, shit! No, czekajcie, zlikwidujmy to. Aloha Mora! Tą kłódkę. Thank you.
Revelio. Dobra, nic tu nie zrobimy. Tutaj trzeba się skupić na tych płomieniach. Tylko pytanie tutaj. Tu mamy dwa, tu mamy jeden. Dlaczego to nie działa, jak ja to zapalam? Gdzie to? No i tutaj to. I czego to się nie... Nie chcę otworzyć. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Może to trzeba według kolejności otworzyć. 1, 2, 3. Ale to kurde nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy. Confringo. I hope we're ready for this. Dziwna sprawa. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Lumos. Come on, that was a good one. Dobra, tu musimy to naprawić. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Must be the voice I hear. Notatka Noctui Gaunt. Muszę udowodnić, że mam rację, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie wiemy jeszcze o Salazarze wszystkiego. Napisałam do mojego brata. Wie już, jak weszłam do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że brat podąży moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka. Dobra, mamy pierwsze. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? I... Never mind. Revelio. There's no clear way forward. Like a maze. Lumos. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Revelio. The door we came from, it Lumos. Closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Kurde. Revelio. Ciężkie tutaj chyba na zadanie czeka. Confringo. Revelio. The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. O cholera. That didn't sound good. O cholera. Salazar Slytherin didn't make this easy. Salazar umieścił skryptorium głęboko pod Hogwardem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem jego potomkinią, a mimo to czuję się tu obco. Zapalenie koksowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadnę na duchu. Dotrę do celu, jedno wyzwanie po drugim.
Okay, this journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Revelio. Ja tutaj muszę. Lumos. Muszę. Muszę znaleźć te symbole, inaczej tu tego nie otworzymy. Tylko pytanie, gdzie te symbole mogą być jakieś? Tu jest coś kolejnego. Ja pierdziele. Aha! Czyli tutaj mamy jakby słońce i węża. Dobra. Dobra. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Revelio. Got to it first. Lumos. Nice work. Kurde, pieczone. Confringo. Revelio. Tutaj nie widzę, jakie symbole mają być. Pomyliłam się przy tarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż, ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. W skryptorium musi znajdować się dowód na to, że muszę dziedzictwo, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Revelio. Wszystko fajnie, tylko że ja tutaj kurczę nie mam żadnej podpowiedzi. Znaczy wiecie, to można metodą prób i błędów tutaj ogarnąć. Tylko że to zajęłoby nam sporo czasu. Ale jest taka możliwość. Wybieramy po prostu jeden symbol i kręcimy drugim kolem. I później zmieniamy kolejny symbol i kręcimy jeszcze raz, więc da się to zrobić. A tutaj coś jeszcze jest, a widzicie. A nie, to jest drugi. To jest z drugiej strony. A tutaj coś namalowane jest. O shit. Pytanie, czy to jest do tego, czy do tamtego, nie? Co to jest namalowane tutaj, kurde, jakiś. Tu jest jakby a tu jest ten. Dobra, zobaczmy, czy takie coś tu jest. Udało się. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. Niesamowite. Ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę skryptorium i odnajdę nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Salazar miał wobec nas znacznie większe plany. Jestem tego pewna. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Pain. Revelio. That's the part I'm with. Lumos. All I heard was rewards. Keep going. Dobra, tu mamy jakby jabłko takie odwrócone. Rzepę, tu mamy jakiś taki trójkąt. Dobra, zaraz zobaczymy. Another. Not the welcoming sort, was he? No. Chyba się udało. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Generalnie nie wiem, tego wam chyba nie mówiłem, ale można wybrać jakby cztery tutaj rodzaje domów i te. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Każdy ten rodzaj wyboru różni się troszeczkę tutaj w misjach, ale no raczej nie będziemy tutaj przychodzić w gry cztery razy. Co tutaj muszę zrobić? I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Straciłam nadzieję. Jestem w martwym punkcie. Słyszałam wrzask i widziałam udręczone twarze. Tylko zaklęcie niewybaczalne może mi otworzyć dalszą drogę. Nawet gdybym chciała je rzucić, nie ma tu nikogo, na kim mogłabym to zrobić. Salazar naprawdę wymyślił podłe wyzwanie.
w ostatnim liście do brata, zaprosiłam go tutaj, a teraz jeżeli podąży tu za mną samotnie, będę odpowiedzialna za jego śmierć. Pomimo różnic między nami, nie życzę mu źle. Szkoda, że nie byliśmy w lepszych stosunkach. O kurde. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This Crucio. She died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Muszę się nauczyć czarów. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Może nas nauczy. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Ja pierdzielę. If you cast Crucio, you will regret it. Revelio ever. Oj, to pieprzenie. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast this if I have to. O kurde, świetnie. Nie chcę się uczyć. Chcę się nauczyć zaklęcia. Chcę, bo chcę zdobyć osiągnięcia. Poza tym to mi się przyda. Chcę się nauczyć, ale to dobra. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Dobra. Crucio. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Voila! Nie było tak źle. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. Skryptorium Salazara Slytherina. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwarnem, w którym Salazar spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań, jaką miały w tym temacie z innymi założycielami szkoły. Salazar Slytherin Scriptorium. Revelio. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Też mi się chce pić.
Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślanie Godryka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż uczucia, iż ucznia musi zachować nadzwyczajność, ale on uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, kiedy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat. Refleksji, których jeszcze nie ubrał w słowa. Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci udających czarownice i czarodziejów. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawię, że stwora w komnacie zmoży głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela mój pogląd. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych. Ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i którzy jedynie splamiliby moje dziedzictwo. Wow, jaka historia. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I don't want her to leave, but I owe you, both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Aha, czyli co, opuszczamy to miejsce. Tutaj już nie ma nic, żeby czegoś nie przeoczyć. O matko. I see a way out. Best news I've heard all day. Pojedynczo będziemy wychodzić. Ominous. Rebellion. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Okej, okay, misje poboczne 1 na 32. Ja pierdzielę, to aż tyle misji jeszcze przed nami. Szlak. Dobra, ludziska, mamy jeszcze 5 minut. To sobie. No tu się chyba raczej nic nie pojawiło nowego. Czy nawet gdyby, to tak nie mamy czasu, tylko wiecie, zobaczyć, czy jakaś misja się pojawiła. Tutaj mamy kilka do zrobienia tych łamigłówek. To sobie może zrobimy ze dwie. O, bardzo fajna misja, trzeba przyznać. Nauczyliśmy się nowego czaru, mam nadzieję, że się to nam przyda. Nie... O właśnie, mieliśmy tutaj tworzyć jeszcze to pomieszczenie z zamkiem trzeciego poziomu. O, nie muszę tutaj otwierać. Ja wam powiem, że to nie jest może taki głupi pomysł, żeby z tych zamków już zrezygnować. Tym bardziej, że użyliśmy tego czaru chyba ze 100 razy już. Wiecie co, ja sobie tu posprzedaję przedmioty jeszcze. A nie mogę, bo nie ma tego. A nie, jest. Ale nie chcę goś ze mną rozmawiać. A co będzie, jak zrobimy sobie myk i zrobimy sobie czekaj. Nie chcę chyba goś ze mną rozmawiać. Ja już próbowałem tutaj z nim kiedyś rozmawiać. Chyba nic z tego nie będzie. Ale najważniejsze to, że ta lokacja mamy. Tą lokację mamy zaliczoną. 4-1-1, dobra, spoko. A tutaj będziemy z tymi motylkami działać.
Lumos. Revelio. No czekajcie, gdzie to mam iść? Tutaj. Lumos. Confringo, Defender. Incendio, Expelliarmus. Revelio. No ma jedna ta rozwiązana. Tylko tak, ja tutaj potrzebuję znaleźć kolejną porcję. O, tu są, dobra. Świetlików. Lumos. Revelio. Dobra. Respects to such a choice. Levioso. Am I supposed to be? Confringo. Defender. Expelliarmus. Revelio. Your poaching days are over. Alohomora. Nie wiem. A jednak chyba musimy to ręcznie odblokowywać. Uwolnimy tego króliczka, co? Czy tam zająca? Revelio. Lumos. Malin himself would be proud. Jeszcze 18 tych co najmniej jest zagadek Merlina. Bo mamy wyzwanie, 20 zaliczyć, a mam 2 już zaliczone, więc jeszcze 18 zagadek, matko. Revelio. No dobra. Jeszcze jedno możemy zrobić. Zagadkę, nie? A, tutaj mamy zagadkę. Revelio. Musimy kamień położyć. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Coś się tu nie chce. Accio. Wingardium Leviosa. No, kolego. Wciula walisz. Leviosa. Na początku nie wiedziałem, co tu trzeba zrobić, więc nie zaliczaliśmy w ogóle skarbców. Revelio. Confringo. Defender. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Kurde, co tu trzeba zrobić? Cholera znowu. Cholera jasna. Depulsa, Glacius. Revelio. O kurde pieczone. Co tu trzeba zrobić? Accio, Depulsa, Levioso. Może to? Aha, muszę kliknąć Enter, dobra. Jest. Kurde, nie wiem, czy o to chodziło, ale się udało. Okej. Okay. Dobra, ludzisko, ostatni ten zrobimy, bo to już, kurczę, ten czas strasznie ucieka nam. Ostatni tutaj, ostatnią zagadkę Merlina. Was tutaj na tym. I know a Merlin trial when I see one.
Aha, to jest z tymi motylkami, dobra. To przed chwilą to robiłem. W sumie tutaj właśnie był problem, bo nie wiedziałem, w jaki sposób to rozwiązać. No ale teraz nie powinno być problemu już. Lumos. Raz, dwa i tam pewnie będzie trzy. No chcę to wszystko porobić, wiecie. Rebellion. Levioso. Confringo. Confindo. Rebellion. No tutaj jest jeszcze jedna ta, tylko że nie ma. A tu są, dobra, okej. Lumos. These Merlin trials won't get the best of me. Mamy 3 na 20. O matko. Ale przyjemne zdobywanie z tej platyny w tej grze, trzeba przyznać. Jakby nie było. Za szybko puszczę ten czar. Dobra, ludziska, dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Tutaj jeszcze sobie zrobimy te skarby. Także jeszcze tutaj parę rzeczy mamy. Ale już się powoli, powoli to wszystko sobie ogarniemy. Trzymajcie się, piona!